Dzisiaj wtorek, 24 października, Centrum Kongresowe Hali Stulecia. Kolejna impreza organizowana przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy. Finały Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży oraz Licealiada Mistrzostwa Wrocławia w szachach. No, bardzo duża frekwencja, bo w sumie razem mamy prawie 80 reprezentacji szkolnych, prawie 450 uczestników. Cieszymy się bardzo. Zresztą jak co roku, tutaj mniej więcej o tej porze w Centrum Kongresowym, już to jest taka jakby tradycja. Odbywają się Mistrzostwa Wrocławia w szachach pod patronatem prezesa Hali Stulecia. Cieszymy się, że możemy tutaj być. No, młodzież się do tego również przyzwyczaiła. Super warunki. Dolnośląski Związek Szachowy jak zwykle tutaj wspiera nas. Organizuje to wspólnie z nami. Także cieszymy się, że tu jesteśmy. Tutaj cały sztab ludzi, no bo to trzeba taką salę przygotować, specjalnie ustawić stoły. Dzień prędzej przywieźć cały sprzęt, zegary, szachownice, pionki, a później to wpisać zgłoszenia, przez tydzień trwały zgłoszenia szkół, także szkoły się przez tydzień zgłaszały do sędziego głównego, no i później na tej podstawie on to rozpisywał, kojarzył, no i później już sam finał, to jest właśnie samo przeprowadzenie i uczestniczenie w zawodach, no w sumie razem jest rozgrywanych, jest 7 partii i zawody zaczęliśmy punktualnie o godzinie 9, no i koniec około godziny 14:30, szkoły rywalizują o piękne puchary prezesa Hali Stulecia, najlepsi zawodnicy na 4 szachownicach otrzymują specjalne statuetki. Oczywiście są również dyplomy, medale za 3 pierwsze miejsca i tradycyjnie mistrz Wrocławia, tak jak w innych konkurencjach, ten zespół otrzymuje okolicznościowe koszulki z napisem Mistrz Wrocławia, ufundowane przez miasto Wrocław. Tu już widać właśnie największe zainteresowanie to jest w szkołach podstawowych, czyli w tej najmłodszej kategorii, czyli w kategorii igrzysk dzieci. Tutaj właśnie najwięcej szkół bierze udział i to są jakby takie podstawy. I jeżeli jest odpowiedni nauczyciel, w odpowiedni sposób potrafi zainteresować tych najmłodszych, no to później to procentuje w przyszłości i faktycznie tacy uczniowie, którzy uprawiają tę dyscyplinę sportu, mają ścisły umysł i później to im naprawdę dużo w przyszłości w ich życiu pomaga.